Możemy się spodziewać, że rynek samolotów w Polsce będzie bardzo gwałtownie rósł, a skąd to wiemy? No po prostu z tego, co dzieje się w krajach sąsiednich, na przykład w Niemczech ten rynek jest bardzo rozwinięty, czy też w Anglii. Okazuje się, że nawet Czesi mają więcej samolotów niż my. W każdym razie w Polsce wszystkich samolotów jest około 4000, czy właściwie statków powietrznych, tutaj wliczamy w to również balony, szybowce i tak dalej, więc jeżeli uwzględnimy, że samolotów prywatnych w Polsce jest około 1000 sztuk, to jest to 25% całej liczby samolotów, czy statków powietrznych. Można kupić samolot za 100 tysięcy złotych, z tym, że pytanie jest, czy będziemy tym latali, to pierwsze, a drugie, jeżeli już polecimy, to czy to będzie bezpieczne. Jeżeli mówimy o cenie samolotu, którym da się latać, to myślę, że zaczniemy mówić od sumy 300 tysięcy złotych. Cena samolotu to jest niewielka część kosztów, które musimy ponieść. Taki samolot musimy gdzieś trzymać. Hangarowanie najtańsze w tej chwili kosztuje 1000 zł za miesiąc. Licencja lotnicza kosztuje oczywiście w zależności od miejsca, w którym będziemy ją robili, ale również w zależności od zakresu, w jakim chcemy to zrobić. Myślę, że bez sumy 30 tysięcy złotych w ogóle nie rozpoczynajmy szkolenia. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest rozróżnienie tego rynku lotniczego na rynek taki prywatny, hobbystyczny, czy taki amatorski i rynek dyspozycyjny. To też pokazuje, że czeka nas eksplozja tego rynku lotniczego i to jest dobra wiadomość, ponieważ wszyscy, którzy myślą o własnym biznesie, właśnie tutaj mogą się realizować, a tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo.